W drugiej połowie maja 1997 roku na terenie miasta Kobe państwo Hase zgłosili zaginięcie swojego 11-letniego, nieco opóźnionego w rozwoju syna o imieniu Jun. Pomimo iż jego bliscy umierali ze strachu na myśl, że do jego zniknięcia przyczynić się mogła jakaś tragedia, to w tamtym momencie nikt nie mógł sobie nawet wyobrazić z czym, albo raczej z kim w istocie zmierzyć się przyjdzie japońskim śledczym, próbującym rozwikłać zagadkę tego tajemniczego zaginięcia. Na samym początku pragnę wspomnieć, że sprawa dotyczyła będzie zbrodni popełnionych na osobach nieletnich oraz zawierała brutalne opisy zadanych im obrażeń. Jeżeli jesteście szczególnie wrażliwi na krzywdę osób małoletnich, pomińcie proszę ten odcinek i słyszymy się przy kolejnej okazji. Jak już wspomniałam na początku odcinka, przeniesiemy się dziś do Kobe, szóstego pod względem liczby ludności miasta, położonego na wschodnim wybrzeżu wyspy Honshu, pomiędzy zatoką Osaka a łańcuchem niskich gór Rokko. Był 27 maja 1997 roku, wczesne godziny poranne. Jeden z pracowników porządkowych gimnazjum Tomogaoka, który za kilka minut rozpoczynał swoją zmianę, przy frontowej bramie szkoły dokonał przerażającego odkrycia. Na ziemi, kilka metrów od ogrodzenia leżała zmasakrowana, odcięta ludzka głowa w plastikowej torbie. Spanikowany mężczyzna natychmiast zadzwonił na policję, aby funkcjonariusze zabezpieczyli to miejsce jak najszybciej, jeszcze przed przybyciem dzieci do placówki, aby oszczędzić im mrożącego krew w żyłach widoku. Tak też się stało. Śledczy odgrodzili duży fragment terenu wokół bramy wjazdowej i rozpoczęli czynności zabezpieczające. Głowa nosiła liczne ślady stosowania wobec ofiary brutalnej przemocy, ale mając na uwadze jej proporcje oraz pamiętając zgłoszone kilka dni wcześniej zaginięcie, funkcjonariusze szybko domyślili się, iż odnaleziony fragment ludzkiego ciała prawdopodobnie należy do 11-letniego syna państwa Hase. Sprawca pozbawił swoją ofiarę gałek ocznych, a na skórze w ich miejscu wyciął dwa znaki X. Przeciął także policzki 11-latka od kącików ust aż do uszu. Na zabezpieczonym materiale odnaleziono także liczne ślady nasienia. Bez wątpienia zbrodnia ta była jedną z najgorszych i najbardziej bestialskich, z jakimi policjantom z miasta Kobe przyszło się do tej pory zmierzyć. Szczególnie, iż okazało się, że pośmiertnie zadane obrażenia to nie wszystko. Na języku ofiary umieszczona została kartka z informacją od sprawcy, napisaną odręcznie czerwonym atramentem. Znaki alfabetu zostały specjalnie powykrzywiane, aby trudniej było dokonać analizy pisma. Jej treść, po przetłumaczeniu na język polski, brzmiała następująco. To tylko początek mojej gry. Spróbujcie mnie powstrzymać, policjanci. Rozpaczliwie pragnę patrzeć, jak umierają ludzie, a dopuszczenie się morderstwa to dla mnie dreszczyk emocji. Konieczny jest krwawy wyrok za lata mojej goryczy. Niepokojący list podpisany był pseudonimem sprawcy, brzmiącym Sakakibara Seito. Na wybrane przez brutalnego zabójcę imię i nazwisko składały się znaki kanji oznaczające alkohol, demona, różę, świętego oraz walkę. Dodatkowo dopisał on również dwa słowa w języku angielskim – school killer, oznaczające szkolnego zabójcę. Jak niektórzy może zdążyli już zauważyć, w słowie school widniał jednak błąd. Policjanci od razu zauważyli podobieństwa między sprawcą morderstwa 11-letniego Juna a Zodiakiem, seryjnym zabójcą działającym na terenie północnej Kalifornii w późnych latach 60. Obydwaj zostawiali po sobie notatki, podobne wskazówki dla śledczych oraz nadali sobie dziwne pseudonimy.
Z uwagi na powagę sytuacji natychmiast wytypowano ponad 500 oficerów do przeczesywania ulic w poszukiwaniu człowieka, którego czyn zasiał panikę w umysłach mieszkańców całego miasta. I to właśnie jeden z tych policjantów podczas patrolowania okolicznego terenu natknął się na resztę ciała zamordowanego chłopca. Znajdowało się ono na zalesionym wzgórzu, nieopodal ogromnego zbiornika na wodę, który możecie zobaczyć teraz na zdjęciu. Autopsja Hase wykazała, iż chłopiec został początkowo uduszony, a następnie sprawca oddzielił jego głowę, prawdopodobnie za pomocą ręcznej piły do metalu. Śledczy publicznie ogłosili, iż poszukują świadków ewentualnego podrzucenia foliowej torby pod bramę szkoły, jednak nikt się nie zgłosił. Póki co, policjanci nie mieli żadnych konkretnych tropów, ani nawet pojęcia, jaki motyw mógł kryć się za tak przerażającą zbrodnią. Aż do czasu, kiedy kilka dni później, 6 czerwca, do siedziby gazety Kobe Shimbun przyszedł list w brązowej kopercie, który nie zawierał adresu zwrotnego. Po jego otwarciu dziennikarze dostrzegli 3 strony całkowicie zapisane czerwonym atramentem, a całość ponownie podpisana była pseudonimem Sakakibara Seito. W treści listu autor otwarcie przyznał się do zabójstwa Hase Juna oraz zagroził, że ofiar będzie zdecydowanie więcej. Cytując: to sam początek gry. Gry, dla której narażam swoje życie. Jeśli mnie dopadną, zapewne zawisnę. Policja powinna być bardziej zmotywowana, zła i bardziej wytrwała w ściganiu mnie. Dopiero gdy zabijam, uwalniam się od nieustannej nienawiści, która mi doskwiera i jestem w stanie osiągnąć spokój. Dopiero kiedy sam zadaję ból, mój ból ustaje. Sprawca wspomniał również o japońskim systemie szkolnictwa, który określił jako obowiązkową edukację, która zrobiła z niego niewidzialną osobę. Wtedy po raz pierwszy śledczy wysnuli teorię, iż zbrodnie popełniane przez Sakakibarę są jego sposobem na bycie zauważonym, są psychopatycznym apelem do świata o dostrzeżenie jego istnienia. Jakkolwiek nieludzkie i pozbawione wszelkich skrupułów było jego zachowanie, to trzeba przyznać, że zadziałało. Media nie tylko lokalne, ale i ogólnokrajowe prześcigały się w tworzeniu coraz to nowszych reportaży na temat bezwzględnego mordercy, którego zaczęto nazywać Onibarą. Wynikało to z faktu, iż w przypadku większości japońskich znaków kanji występuje więcej niż jeden sposób, w jaki możemy dany znak odczytać. Dlatego właśnie początkowo dziennikarze zamiast przyjętego przez sprawcę pseudonimu Sakakibara Seito mówili o nim jako Onibara Seito, co znaczyłoby coś w stylu róża demona lub też diabelska róża. To niezmiernie rozwścieczyło agresora, który uznał to za ogromną zniewagę i postanowił wysłać kolejny list do prasy, aby upublicznić swoją dezaprobatę. Nie obyło się również bez kolejnych gruźb. Od teraz, jeżeli ktokolwiek z Was przeczyta błędnie mój pseudonim lub zepsuje mi humor, to będę zabijał 3 warzywa tygodniowo. Jeżeli myślicie, że potrafię zabijać tylko dzieci, to grubo się mylicie, pisał. Słowa warzywa sprawca używał prawdopodobnie w celu obraźliwego określenia osób go otaczających każdego dnia. Na samym końcu Sakakibara dodał również stwierdzenie: posiadam zdolność do zabicia jednej osoby dwukrotnie. Policjanci nie ustawali w poszukiwaniach i robili wszystko, co w ich mocy, aby dowiedzieć się, kim jest człowiek, który od kilku tygodni korespondował z prasą. I możemy tylko domyślać się, jaka była reakcja japońskiego społeczeństwa, kiedy niedługi czas potem policja ujawniła w mediach wiadomość, że do dokonania tej okrutnej, mrożącej krew w żyłach zbrodni przyznał się aresztowany przez funkcjonariuszy w związku z inną sprawą 14-latek. Z uwagi na japońskie prawo, które w wysokim stopniu chroni personalia nieletnich przestępców przed przedostaniem się do wiadomości publicznej, początkowo zatrzymanego chłopca określano przyjętym przez niego pseudonimem Sakakibara Seito lub też, jak często bywa w tego typu sprawach, mówiono o nim chłopiec A. Dopiero wiele lat później, z uwagi na pewien incydent, o którym opowiem Wam w dalszej części podcastu,
japońskie społeczeństwo dowiedziało się, że prawdziwe imię i nazwisko sprawcy masakry z 27 maja 1997 roku brzmiały Shinichiro Azuma. Został on aresztowany przez policję niemalże dokładnie 2 miesiące później, 28 czerwca w godzinach wieczornych. Azuma przyszedł na świat 7 lipca 1982 roku. Od małego wykazywał objawy niezdrowej fascynacji przemocą oraz zabijaniem. Jego zachowanie już w bardzo wczesnym dzieciństwie zaczęło wzbudzać niepokój lekarzy, którzy starali się wyperswadować jego matce, aby nie wywierała na niego intensywnej presji, jeżeli chodzi o niektóre aspekty jego życia, przykładowo edukację, ponieważ uważano go za niestabilnego emocjonalnie. W dzisiejszych czasach u chłopca prawdopodobnie zdiagnozowano by ADHD. Około 5 klasy szkoły podstawowej Azuma zaczął torturować i zabijać małe zwierzęta, ponieważ zauważył, że wywoływało to u niego silne pobudzenie seksualne. Początkowo były to ślimaki lub żaby, z biegiem czasu również gołębie czy koty. Jednemu ze swoich szkolnych kolegów nastolatek przyznał, że w sumie zabił w swoim życiu już około 20 kotów. Niektóre osoby twierdzą, iż nastolatek wspominał, że kolekcjonuje zwierzęce gałki oczne i języki. Woźny, który 27 maja znalazł pod bramą szkoły głowę Hasejuna, podczas pierwszego przesłuchania przyznał, że zdarzało mu się już znajdować wokół terenu placówki liczne zabite zwierzęta, również koty, często pozbawione łap czy ogona. Dzieci z klasy chłopaka określały go jako nieprzyjaznego, dziwnego i agresywnego. Sam Azuma przynosił do szkoły niebezpieczne przedmioty i opowiadał, że kiedy jest zdenerwowany, samo ściskanie w dłoni noża myśliwskiego lub nożyc niesamowicie go uspokaja. Na niedługi czas przed pierwszym atakiem na człowieka chłopak chciał zakończyć naukę w szkole, jednak jego matka zmusiła go do przystąpienia do egzaminów wstępnych na kolejny etap edukacji, co wywarło dodatkową presję na zaburzonym nastolatku. Jak już wcześniej wspomniałam, początkowo Shinichiro Azuma został aresztowany z powodu innej zbrodni. 10 lutego 1997 roku, na 3,5 miesiąca przed zabójstwem opóźnionego w rozwoju 11-latka, dwie uczennice szkoły podstawowej zostały napadnięte podczas drogi powrotnej do domu. Napastnik posłużył się gumowym młotkiem, powodując u jednej z dziewczynek bardzo dotkliwe obrażenia. Na szczęście obu ofiarom udało się w tym przypadku ujść życiem, dzięki czemu policjanci byli w stanie przesłuchać je pod kątem wyglądu sprawcy. Jedna z nich zapamiętała, iż człowiek, który je zaatakował, był młody, miał na sobie mundurek szkolny oraz tornister. Jako że każda ze szkół w Japonii ma zazwyczaj inny rodzaj, kolor i krój mundurka szkolnego noszonego przez uczniów, na podstawie zeznań ofiar można było ustalić, do której szkoły uczęszczał sprawca napaści. W ten właśnie sposób dotarto do gimnazjum Azumy, gdzie dzięki udostępnieniu przez dyrekcję zdjęć klasowych uczniów poszczególnych roczników, jedna z dziewczynek wskazała właśnie jego jako jednego z możliwych sprawców. Po aresztowaniu okazało się jednak, że nastolatek ma za uszami o wiele więcej. Na około miesiąc po pobiciu dwóch dziewczynek, 16 marca, w parku Ryugadai, znajdującym się na terenie miasta Kobe, znaleziono nieprzytomną dziewczynkę. Uczennicę 4 klasy szkoły podstawowej, Yamashite Ayake. Na jej głowie widoczne były poważne obrażenia, do których doszło w wyniku wielokrotnych uderzeń młotkiem. Finalnie dziewczynka zmarła tydzień później w szpitalu, a przyczyną śmierci był uraz mózgu. Tego samego dnia, kiedy Ayaka została zaatakowana, ktoś dokonał napaści na inną dziewczynkę, tym razem uczennicę 3 klasy. Została ona dźgnięta nożem kilka razy, a mimo że jeden z ciosów trafił prosto w żołądek, dziecko na czas trafiło pod opiekę specjalistów i jego życiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo. Japońscy funkcjonariusze policji nie przypuszczali nawet, że za te wszystkie zbrodnie odpowiedzialna może być jedna i ta sama osoba, która w momencie aresztowania nie ukończyła nawet 15 lat. Od razu wiadomym było, że śledztwo ujawni wiele traumatycznych faktów i skrywanych latami mrocznych tajemnic. Rozpoczęto oczywiście od próby uzyskania kluczowych informacji od samego nastolatka, który zapytany po zatrzymaniu przez eksperta o zabicie człowieka, stwierdził, że może ludzi kroić, dźgać, a nawet zmiażdżyć,
ponieważ są jedynie warzywami i nikt nie będzie po nich płakał. Jak mogliście już zauważyć, porównanie ludzi do warzyw wystąpiło również w jednym z listów do prasy. 14-latek wyjaśnił, że odnosi się do innych ludzi w ten sposób, ponieważ za każdym razem, kiedy jako mały chłopiec denerwował się podczas jakiegoś szkolnego wydarzenia sportowego, jego mama radziła mu, aby po prostu wyobraził sobie, że wszystkie osoby wokół niego to warzywa, a stres z pewnością zaraz minie. Śledczy postanowili zapytać również chłopaka o przebieg ostatniej z jego zbrodni i zarazem tej najbardziej brutalnej. Azyma wyjaśnił, że początkowo planował w cudzysłowie tylko zabić Juna. Aby tego dokonać, zwabił ufnego chłopca w pobliże wspomnianego wcześniej zbiornika na wodę, mówiąc mu, że widział tam naprawdę ogromnego żółwia, którego chciałby mu pokazać. Kiedy byli już na miejscu, rzucił się na 11-latka i zaczął go dusić. Hase walczył o życie i stawiał opór, co początkowo rozzłościło sprawcę. Jednak po chwili poczuł on radość i satysfakcję z zabijania. Cytując jego słowa, satysfakcja była znacznie większa niż myślałem. Nie trwała ona jednak bardzo długo, bo kiedy zacząłem się zastanawiać, gdzie schować zwłoki, ta satysfakcja zniknęła. Następnie udał się, i tutaj źródła nie są ze sobą zgodne, albo do sklepu, gdzie ukradł piłę do metalu i kłódkę, albo do domu swojego dziadka, z którego zabrał te przedmioty, nie informując o tym nikogo. Wrócił na miejsce zbrodni i zaciągnął ciało Juna do niewielkiego magazynu, który znajdował się nieopodal i od dłuższego czasu był nieużywany. Przeciął starą kłódkę, zaciągnął do środka zwłoki, po czym wyszedł, zakładając nową kłódkę. Po tym wszystkim, jak gdyby nigdy nic, poszedł bawić się z kolegami i wrócił do miejsca ukrycia ciała następnego dnia, wyposażonym w worki na śmieci i piłę do metalu. Zaczął odcinać głowę przy jej pomocy, lewą rękę trzymając na czole 11-latka. Byłem podekscytowany, kiedy myślałem, że faktycznie odcinam głowę człowiekowi, odparł. Oddzieloną od tułowia położył na chwilę na ziemi i obserwował z satysfakcją, jak to sam nazwał, ten tajemniczy obraz, który stworzył on sam. Kiedy tak wpatrywał się w zwłoki, pomyślał nagle, iż w środku nadal tkwić musi dusza, a że panuje powszechne przekonanie, iż oczy są jej zwierciadłem, postanowił wyłupić je przy pomocy noża. Ponadto oderwał powieki i rozciął skórę od ust aż do uszu. Próbował również odciąć język ofiary, chcąc zrobić sobie z niego pamiątkę, by móc przypomnieć sobie później podekscytowanie mordowaniem, ale nie udało mu się to ze względu na stężenie pośmiertne. Powiedział też, że pił krew chłopca z plastikowego worka i smakowała, jakby lizał metal. Powodem, dla którego piłem krew, było to, że moja krew jest brudna, więc pomyślałem, że jeśli wypiję czystą krew dziecka, moja brudna krew zostanie oczyszczona. Odebrałem życie małemu dziecku i poczułem się komfortowo. To świadectwo manifestacji wstrętu do siebie, do tego, kim jestem. Odciętą głowę wsadził do jednego z worków i schował ją w otworze u podstawy drzewa na wzgórzu, a resztę ciała zostawił w magazynie. 26 maja, jak wiadomo, Juna szukało już naprawdę wiele osób, w tym policja, straż pożarna i wolontariusze. Wtedy Azuma postanowił pozostawić w nocy głowę przy głównej bramie szkoły, aby zamanifestować to, o czym pisał w swojej notatce, którą umieścił na jego języku. Najpierw jednak zabrał głowę do domu. Podczas drogi nastolatek wpadł na pomysł, żeby umyć chłopcu szyję, ponieważ była ubrudzona ziemią i przykleiły się do niej liście. Wsadził więc ten fragment ciała do wanny i polewał wodą dokładnie przez około 15 minut, a potem ukrył ją w swoim pokoju. Byłem podekscytowany, gdy ją myłem. Miałem erekcję, a podczas czesania jego włosów grzebieniem doszło do wytrysku. Następnie, 27 maja przed świtem, Azuma ponownie włożył do koszyka roweru torbę z głową. Było to mniej więcej około 2 w nocy. Nastolatek wymknął się przez okno i pojechał pod bramę podstawówki. Położył głowę blisko żelaznych drzwi bramy głównej od strony drogi. Wyjął list z kieszeni i włożył go do ust. Cytując jego słowa, patrzyłem na to, myśląc, to bardzo niezwykły widok. Obserwowałem tę scenę przez 5 lub 6 minut, a podniecenie seksualne osiągnęło swój punkt kulminacyjny i chociaż nie stymulowałem swoich genitaliów, wielokrotnie osiągnąłem szczyt. Bardzo istotnym dowodem w tej sprawie był również fakt,
iż podczas przeszukania pokoju nastolatka śledczy odnaleźli liczne książki traktujące o seryjnych mordercach oraz o Hitlerze, nagrania o charakterze erotycznym z niezwykle brutalnymi scenami, a także notatnik, pewnego rodzaju pamiętnik, który zawierał wiele drastycznych i obrzydliwych wręcz opisów zbrodni, których się on dopuścił. Zaraz po pierwszym ataku na dwie dziewczynki w lutym 1997 roku Azuma pisał w nim: „Przeprowadziłem dzisiaj święty eksperyment, który jedynie potwierdził, jak kruche są istoty ludzkie. Zamachnąłem się młotkiem, kiedy dziewczynka obróciła twarz ku mnie. Wydaje mi się, że uderzyłem ją kilka razy, aczkolwiek nie pamiętam dobrze, ponieważ byłem tak podniecony. W marcu, kiedy pozbawił życia Yamashite Ayake, pojawił się kolejny wpis. Dziś rano mama powiedziała mi, że ta biedna, zaatakowana dziewczynka zmarła w szpitalu. Nic nie wskazuje na to, żebym miał zostać złapany. Dziękuję ci za to, Bamoido Kishin. Proszę, nie przestawaj mnie strzec”. W roli wyjaśnienia dodam, iż wspomniany Bamoido Kishin jest tu rozumiany jako lewitująca głowa Buddy, nosząca symbol podobny do swastyki. Ujęcie 14-latka było ogromnym szokiem dla społeczeństwa. Szacowano bowiem, że sprawca miał około 30 lat, a większość osób, które przesłuchiwano w sprawie Hase Juna, byli to podejrzani mężczyźni kręcący się w okolicach szkoły bez jasno określonego celu. Pomimo przytłaczającej liczby dowodów na winę nastolatka, wiele osób, m.in. Goto Shoijiro, sławny adwokat zajmujący się głównie sprawami osób oskarżonych niesłusznie, lub też Iwata Nobuyoshi, dyrektor szkoły, do której uczęszczał oskarżony, nie wierzyło, że to ten chłopiec mógłby być odpowiedzialny za tak okrutne zbrodnie. Na poparcie swoich słów używali oni przede wszystkim argumentu, że według śledczych jedna z napaści została dokonana przez osobę leworęczną, kiedy chłopiec A był praworęczny. Jako że Shinichiro Azuma w momencie popełniania zarzucanych mu czynów nie był osobą pełnoletnią, według japońskiego prawa nie mógł być sądzony jak dorosły. Wyrokiem sądu za swoje przepełnione przemocą i nienawiścią zbrodnie umieszczony został w ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży w mieście Fuchu, znajdującym się na zachód od Tokio. W 2002 roku, kiedy Azuma ukończył 20 lat, matka na jednej z wizyt w ośrodku zapytała syna wprost, czy to w rzeczywistości on odpowiedzialny jest za zbrodnie, które są mu przypisywane. Młody mężczyzna potwierdził. Według lekarzy i pracowników ośrodka, w którym od wielu lat Azuma przebywał, przeszedł on skomplikowany, wymagający i skoncentrowany na osiągnięciu ustalonego celu program leczenia i w 2003 roku został w cudzysłowie nazwany wyleczonym z pragnienia zabijania oraz seksualnego sadyzmu. Ostatecznie, decyzją japońskiego ministra sprawiedliwości, 1 stycznia 2005 roku, kiedy Shinichiro Azuma ukończył rocznikowo 23 lata, został on wypuszczony na wolność i całkowicie przywrócony do społeczeństwa. Ta decyzja oczywiście spotkała się z falą krytyki. Wielu bowiem uważało, że ze względu na brutalny charakter zbrodni, Azuma nigdy nie powinien być wypuszczony na wolność. Zaraz po wyjściu z ośrodka młody mężczyzna dosłownie zapadł się pod ziemię. Kiedy przed ostatecznym zwolnieniem wychodził na przepustki i musiał stawić się następnego dnia w danym miejscu o określonej godzinie, to zawsze się pojawiał, jednak kiedy był pewien, iż został całkowicie zwolniony z ośrodka, po prostu zniknął. Nawet jego rodzice, którzy mimo tego, co zrobił, cały czas go wspierali, przekazali do informacji publicznej informację, iż syn zupełnie przestał się z nimi kontaktować. Napisał on jednak długie listy do rodzin swoich ofiar, w których przeprosił za to, czego dopuścił się na kilka lat wstecz. Pomimo, iż nie jest wiadomo, co dokładnie znajdowało się w tych listach, matka Ayaki po przeczytaniu korespondencji powiedziała dziennikarzom, iż ma zamiar głęboko przemyśleć słowa, które chłopak przelał na papier. Zapytana, czy wybaczyła zabójcy swojej córki, odpowiedziała: „Oczywiście, że nie, ale myślę, że gdyby Ayaka żyła, to z pewnością miałaby nadzieję, że w sercu sprawcy tej okrutnej zbrodni zaszły nieodwracalne zmiany i teraz będzie w stanie prowadzić dalej dobre, uczciwe życie. Za każdym razem, kiedy zdarza się incydent, który dotyczy dzieci, czuję, że powinniśmy zastanowić się nad tym, po co my, dorośli, tu jesteśmy”. Po internecie krąży informacja, jakoby dziś 41-letni Shinichiro mieszkał w mieście Tokio w dzielnicy Adachi i pracował fizycznie jako murarz.
w dalszym ciągu rzekomo pozostaje pod stałą obserwacją policji. Jego dane personalne zostały zmienione, więc w dniu dzisiejszym żadna z osób z jego bliskiego otoczenia nie wie prawdopodobnie, że jego miły sąsiad, lojalny współpracownik czy może nawet kochający partner w 1997 roku z zimną krwią zamordował dwójkę bezbronnych dzieci i dokonał napaści na troje kolejnych. Pragnę wspomnieć o jeszcze jednym ciekawym aspekcie tej sprawy. W 2015 roku Shinichiro Azuma napisał autobiografię, w której opisał wszystko, co przeżył od samego początku. To właśnie z tej publikacji osoby zainteresowane dowiedziały się, jak dokładnie przebiegało morderstwo Hase Juna, z najmniejszymi szczegółami. Pozycja została zaakceptowana przez wydawnictwo Ota Publishing i wydana do druku w liczbie ponad 100 tysięcy egzemplarzy, pomimo znacznego i stanowczego sprzeciwu rodziny jednej z ofiar. Książka nie zawierała żadnych poufnych informacji o sprawcy, takich jak miejsce zamieszkania czy dane osobowe, jednak w wielu fragmentach autor opisuje, iż dopiero po przebyciu leczenia rozumie, jak poważne i niewybaczalne było to, czego się dopuścił. Satoshi Oka, prezes wydawnictwa Ota Publishing, powiedział w oświadczeniu dotyczącym książki, że Sakakibara sam chciał ją opublikować. W marcu 2015 roku skontaktował się z wydawnictwem Ota za pośrednictwem osoby trzeciej, po czym zorganizowano bezpośrednie spotkanie, podczas którego notatki autora do jego projektu zostały przekazane firmie. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego wydawnictwo zdecydowało się wydać tę pozycję pomimo sprzeciwu, Oka odpowiedział: nigdy nie mieliśmy okazji przeczytać osobistej relacji młodocianego przestępcy tego poziomu. Chociaż rozumiem, iż ta książka spotka się z ogromną krytyką, to wierzę, że szczegółowo opisuje ona wydarzenia, które odnoszą się do kwestii odpowiedzialności nieletnich przestępców w dzisiejszych czasach. Hase Mamoru, ojciec Juna, wydał mediom oświadczenie, w którym odniósł się do sprawy. Nie wiem, czy morderca naszego dziecka opublikował tę książkę, aby jeszcze wzmocnić nasze niekończące się cierpienie. Chciałbym, żeby ta pozycja została natychmiast wycofana i żeby nie dodrukowywano więcej egzemplarzy. Z czasem ujawniono, że na publikacji swojej książki Shinichiro zarobił ponad 100 tysięcy dolarów. To kolejny raz wywołało burzę wokół tej sprawy, ponieważ wiele osób uważało to za karygodnie niesprawiedliwe, iż to, że mężczyzna dorobił się małej fortuny na opisaniu sposobu, w jaki pozbawiał dzieci, jest w 100% zgodne z prawem. Dodatkowo, internautom udało się w jakiś sposób ustalić, iż Shinichiro wykupił w internecie domenę, na której pisał o książkach, które lubi, ale także zaprezentował photoshopowane zdjęcia nagiego mężczyzny w masce i twierdził, że przedstawiają one jego samego. Nazywał to sztuką. Przykłady tych zdjęć, oczywiście bez widocznych miejsc intymnych, możecie zobaczyć teraz na filmiku. W odpowiedzi na tę kontrowersję tabloidowa gazeta Shukan Post postanowiła wbrew prawu opublikować zdjęcia i prawdziwe dane personalne Shinichiro Azumy wraz z jego ówczesnym zawodem i lokalizacją. W tym momencie cały świat dowiedział się, kim jest i gdzie ukrywa się brutalny zabójca. Chociaż został złapany i teoretycznie odsiedział wyrok za swoje zbrodnie, po dziś dzień toczy się wiele dyskusji na temat tego, czy w przypadku Azumy rzeczywiście została wymierzona sprawiedliwość i czy morderca dwójki małych dzieci rzeczywiście został sprawiedliwie ukarany. Jedno jest pewne, jeżeli chodzi o morderstwa Sakakibary Saito, były to czyny przerażające i bezprecedensowe. Po dziś dzień jest on uważany za jednego z najbardziej brutalnych zabójców kraju kwitnącej wiśni, a jak gdyby nigdy nic, przechadza się każdego dnia ulicami Tokio. Cześć, z tej strony Shinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Dzisiejsza sprawa mocno działa na wyobraźnię, prawda? Przypadek zabójcy dzieci z Kobe jest według mnie szczególny z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że gdyby identyczne zbrodnie popełniła osoba dosłownie kilka lat starsza, najprawdopodobniej zostałaby skazana na dożywocie lub nawet karę śmierci, ponieważ były to zabójstwa dokonane z premedytacją i ogromną brutalnością. Tymczasem Shinichiro odsiedział, jeżeli w ogóle można to nazwać odsiadką, zaledwie 8 niepełnych lat i następnie, jak gdyby nigdy nic, został wypuszczony i obdarzony przez prawo szansą na szczęśliwe życie, czyli dokładnie tym, co odebrał dwójce niewinnych dzieci. Nie wiem oczywiście, jakie jest wasze zdanie w tym temacie,
Natomiast ja w głębi duszy zgadzam się z rodziną Juna, która uważa to za ogromnie niesprawiedliwe. A druga rzecz, która czyni tę sprawę wyjątkową, to według mnie postawa matki Yamashity Ayaki, czyli dziewczynki, która zmarła w szpitalu kilka dni po tym, jak Azuma napadł na nią w parku. Jak na matkę, której nie tak dawno odebrano ukochane dziecko, wydaje się ona być niezwykle wyrozumiała. Przyjęła list od sprawcy oraz powiedziała dziennikarzom, iż ma zamiar głęboko przemyśleć słowa, które przelał on na papier. Wyznała, iż według niej, gdyby córka żyła, pragnęłaby, aby ta odpuściła i pozwoliła mężczyźnie odpowiedzialnemu za jej śmierć wieść normalne życie, tym razem na właściwej ścieżce. I to mi przypomniało o podobnej sytuacji, która miała miejsce co prawda nie bezpośrednio w moim życiu, ale w życiu osoby mi bliskiej. Pewnego dnia mój przyjaciel otrzymał druzgocącą wiadomość, że jego brat stracił życie w wypadku podczas jazdy motorem. Nie była to wina jego brata. Miał on zwyczajnie pecha i znalazł się w złym miejscu o nieodpowiednim czasie. Pewien młody chłopak kierujący samochodem, który posiadał prawo jazdy zaledwie od kilku tygodni, nie zachował odpowiedniego poziomu ostrożności i wymusił pierwszeństwo. Jak zapewne większość z Was wie, motocyklista w starciu z samochodem ma niewielkie szanse. Ale do czego zmierzam? Z racji, iż w wyniku wypadku doszło do zgonu, młodemu kierowcy auta groziły ogromne konsekwencje. I wtedy rodzice mojego przyjaciela postanowili zachować się w sposób, który wzbudził we mnie ogromny podziw, ponieważ wymagał niesamowitej odwagi oraz nieskończonych pokładów empatii, które ci Państwo kolekcjonować musieli przez lata. Postanowili oni zeznać przed sądem, iż pomimo, że ich syn odszedł na zawsze w wyniku nieuwagi i braku doświadczenia młodego oskarżonego, wybaczają mu i proszą, aby sąd nie skazywał go na karę więzienia, ponieważ nie chcą oni w pewnym sensie i jemu odbierać życia. Pragnęli, aby dostał on kolejną szansę, mając nadzieję, że w jakiś sposób, w cudzysłowie, spłaci dług u nich zaciągnięty, żyjąc w sposób uczciwy, pomagając innym i czyniąc ogólnie dobro. Osobiście nie posiadam dzieci, ale nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić tego uczucia, które czuć muszą rodzice po utracie swojej pociechy. Nieważne w jakim jest wieku, bo przecież dla rodzica dziecko zawsze pozostanie dzieckiem. Zastanawia mnie, czy ci z Was, którzy już są rodzicami, bylibyście w stanie spojrzeć w twarz osobie, która odebrała Wam to, co najcenniejsze, i z czystym sumieniem powiedzieć jej, że wybaczacie? Dajcie znać w komentarzach. A teraz w kąciku wiedzy o Japonii. Chciałabym Wam opowiedzieć co nieco o japońskich utworach poetyckich, znanych na całym świecie pod nazwą haiku. Jak już wspominałam, jest to bardzo popularna forma artystycznego przekazu, więc mniemam, iż spora część z Was już wcześniej o niej słyszała. Poezja haiku charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest bardzo krótka. Haiku składa się najwyżej z 17 sylab, czyli tak zwanych japońskich mor, rozpisanych w wersjach po 5, 7, 5. Za twórcę tej formy sztuki uważa się człowieka o personaliach Basho Matsuo, żyjącego w XVII wieku. Oryginalne haiku pisane po japońsku składa się z jednej ciągłej linijki, a podział na trzy wersy stosuje się tylko w transliteracji tekstu japońskiego oraz w utworach w innych językach niż japoński. Ponadto poeci piszący w innych językach, ze względu na ich odmienną budowę, często nie stosują japońskiego metrum, zachowując jednak ducha tej sztuki. Na przykład nasz polski Czesław Miłosz przełożył na podstawie tłumaczeń z języka angielskiego na język polski wybrane utwory klasycznego haiku, w których zachował podział na trzy wersy. Haiku jest związane z filozofią zen, która w sztuce zakłada subtelność, estetyczny minimalizm i wyzbycie się własnego ja. Najlepsze haiku często świadomie nie pozwalają na jakąkolwiek konkretną interpretację, a jednak pozostawiają w odbiorcy ulotne, refleksyjne odczucie, które chciał przekazać poeta. Ważne jest również, aby poczynił on aluzję do przyrody. Powinno opisywać jakieś konkretne wydarzenie oraz tyczyć się teraźniejszości, a nie przeszłości. Okej, ale jak to wszystko zmieścić w 17 sylabach? Przedstawię Wam teraz kilka przykładowych haiku wraz z tłumaczeniami, żebyście mogli lepiej zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Asa tsuyu ni yogorete suzushi urinodoro. W tłumaczeniu na język polski byłoby to mniej więcej: w porannej rosie brudny, lecz świeży, ubłocony melon. Cóż,
Trzeba przyznać, że to haiku spełnia wszystkie trzy warunki. Nawiązanie do przyrody, czas teraźniejszy oraz zostawia fragment pola dla wyobraźni, dzięki której możemy spróbować przeanalizować, co autor chciał nam tymi słowami przekazać. Kolejny przykład. Akizorao futatsu ni tateri si taiju. I tłumaczenie. Jesienne niebo przecięte na pół wielkim kasztanowcem. Wiecie, moglibyśmy tak cały dzień. Myślę, że w miarę rozumiecie, o co chodzi. Na sam koniec postanowiłam wysilić szare komórki i samemu stworzyć swoje pierwsze haiku. I wpadłam na coś takiego, akurat na czasie. Kotoshi no aki, kabocha no aji to ame no nioi. W tłumaczeniu jako tegoroczna jesień, smak dyni oraz zapach deszczu. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj ze mną czas. Jak za każdym razem serdecznie dziękuję słuchaczom za wsparcie, wszystkim razem i każdemu z osobna. Mata ne, bye bye!